A w naszym studiu już pojawił się gość Paweł Murawski, znany bardziej jako Grówski. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przywitałam cię z daleka na dole w holu jako Grówski. Zastanawiałam się tak. Nad tym, czy... Grówski. Czy na ulicy też ludzie tak nie, już reagują? Nie, jeszcze nie i chyba nie będą. Znaczy, raz spotkałem w Warszawie w Złotych Tarasach, spotkałem swojego widza i to było dość takie... Chyba dla mnie to było bardziej niezręczne niż dla tego widza, bo ja nie wiedziałem, jak się zachować, bo mówił: Grówski, o Boże, Grówski, to ty? Ja mówię, a ja się obejrzałem za siebie, czy tam jakiś Grówski stoi, bo nie wiedziałem. A ty wyskoczyłeś na przykład. Tak, i od razu spytałem, czy nie ma przypadkiem jakiejś restauracji, żeby im nie wstawić ekspresu i nie sprzedać kawy. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, bo jak na youtubera to bardzo wczesna pora. No, to prawda. Znaczy, może niekoniecznie youtubera, bo ja akurat z zawodu youtuberem nie jestem, ale jak na mnie, to jest bardzo wczesna pora, szczególnie w weekend. A wolisz określenie vloger czy youtuber? Chyba youtuber, dlatego że jakby dziś YouTube jest na tyle szeroką platformą, że tam się znajduje wiele różnych rzeczy. I vloger na pewno gdzieś zamyka się w pewnym szablonie. Ty zaczynałeś od gier, od let's playów, od gameplayów. Tak. Zastanawiam się, czy to jest bardzo dobra metoda, żeby zacząć swoją przygodę z YouTube'em. Czy gameplay to jest nawet dobra metoda, żeby te kilkaset subów zdobyć na sam początek? Myślę, że jak najbardziej. W moim przypadku to było troszeczkę inaczej, dlatego że mój gameplay to był taka moja rozgrzewka mała. Ja to robiłem po to, żeby się obyć z mikrofonem, żeby się obyć z tą kamerą. No i też miałem taki pomysł, gdzieś tam narodziło się w mojej głowie, że ja będę wiedział, jak to zrobić tak, aby to było fajnie. No, tylko że nie do końca wiedziałem, bo oglądałem tam kilku youtuberów za dzieciaka, którzy rzeczywiście byli tam moimi guru i oni się skupiali na gameplayach. A że ja wielkim fanem komputerowych gier jestem, to stwierdziłem, że będę robił to samo, ale... Gdzieś tam w pewnym momencie już nawet zaczęło się pojawiać w komentarzach takie małe insynuacje w moim kierunku, że chyba powinieneś te gry odłożyć i zacznij mówić o tym, co chcesz mówić, bo czasami miałem nawet jakieś takie vlogowe wstawki na początku i robiłem 5 minut intro do 20-minutowego gameplaya, które nie miało w ogóle nic wspólnego z tą grą i to było takie trochę... No, trzeba było coś zmienić. A jak myślisz, dlaczego większość vlogerów, youtuberów zaczyna od recenzji gier? Bo taką tendencję można gdzieś zauważyć. Gry są w cenie, bo gry są zawsze, bo gry są... gry są tym, co przyciąga największą uwagę. Na YouTubie jest tak, że ktoś... No, jest wiele różnych jakby możliwości. Sporo osób wchodzi, żeby oglądać gameplay, bo nie ma danej gry komputerowej, bo na przykład ich komputer nie jest w stanie tego udźwignąć, więc jak nie mogę zagrać, to sobie obejrzę. Jest też inna grupa, ludzie, którzy mogą wejść, bo chcą zobaczyć profesjonalnego jakiegoś progamera, który robi tam nie wiadomo jakie fajne rzeczy w tych grach online i sobie chcą tego obejrzeć, więc ta grupa jest tak ogromna, że na gameplay zawsze się znajdzie widz. A z vlogiem jest gorzej. No bo niekoniecznie każdy chce oglądać to, co ty masz do powiedzenia. Na pewno jest to pewien wąski, no tak. Wąska dziedzina tematyczna, ale przestałeś recenzować gry, przestałeś się tym zajmować. Chociaż tak. Mam wrażenie, że odłożyłeś je na ten boczny tor, że dokładnie. W zupełności tak nie zerwałeś ze swoją taką naturą gracza. Dlaczego właściwie na vlogi się przerzuciłeś? To znaczy, ja zawsze chciałem to robić. Ja pamiętam czasy, kiedy pan Krzysztof Gonciarz, który jest jednym z moich takich największych tutaj autorytetów YouTube'owych, on zaczynał. To były czasy, kiedy powstawały pierwsze Zapytaj Beczkę i gdzieś tam jego akademia biznesu, bardzo, bardzo zabawna, taka prześmiewcza. I jak ja to oglądałem, było też jeszcze kilku innych YouTuberów, których bardzo ceniłem. Na przykład? Pamiętam Kolorowy Vlog, to był taki młody chłopak z taką kamerką u góry. On nagrał kilka takich bardzo kultowych, to chyba bardzo się wszyscy wychowywaliśmy na podobnym YouTubie. Tak. To pewnie Saurona 100 Vlog też. Tak, tak. No i pamiętam Niekrytego Krytyka, który zaczynał w tamtym czasie. To też były takie czasy tego takiego fajnego YouTuba, ja go bardzo cenię za tamte czasy. No i
No i gdzieś sobie zamarzyłem, że fajnie by było też kiedyś to zrobić, ale zwlekałem z tym jakieś 12 lat, czy tam nawet 10, bo powiedziałem, że nie będę zabierał głosu, dopóki nie będę miał czegoś do opowiedzenia. No, i... no to w takim razie o różnicy między tamtymi czasami, a obecnymi, o tym, o czym mówisz teraz na swoim vlogu, porozmawiamy za chwilę. Ta audycja Tędy po Trendy na Antenie Czwórki. Rozmawiamy z Pawłem Murawskim, znanym w sieci jako Grówski. No właśnie, o dawnych i obecnych czasach YouTube'a, bo tu postawiliśmy kropkę. Zauważasz różnicę, duże różnice. Ogromną, ogromną. Dlatego, że przynajmniej w moim przekonaniu kiedyś YouTube był miejscem, na którym naprawdę trzeba było się starać. Przede wszystkim kiedyś na YouTube się nie zarabiało. Kiedyś nie było takiej możliwości, żeby zarabiać na YouTubie. To się tam pojawiło dopiero kilka lat po tym, jak ludzie zaczęli wrzucać te filmiki, więc na początku to było bardziej... To była bardziej zajawka. Ludzie to robili, bo no bo to było fajne, bo chcieli coś przekazać. Mieli, wiecie, tak jak w dawnych latach gdzieś tam się czytało wiersze patriotyczne w jakimś podziemiu z harcerzami, żeby przekazać pewne wartości. No to tak też youtuberzy mieli swoje treści, które przekazywali w takich mediach jak YouTube. A teraz poszło to w inną stronę, dlatego że no, na YouTubie się zarabia bardzo dobre pieniądze i dużo osób to podłapało, więc... Ale myślisz, że stąd jest ten hejt na przykład? Stąd jest to obrażanie, żeby się gdzieś wybić? Znaczy, myślę, że na pewno wiele osób jest mocno, wielu widzów jest mocno zdenerwowanych tym, że ktoś może znać kogoś, że ktoś może z kimś nagrać i stąd. Ale myślę, że to nie jest stricte połączone tylko i wyłącznie z tym, że się na YouTubie zarabia, bo już wszyscy o tym wiedzą. Jakby gdzieś to, że się tam ta reklama gdzieś wyskoczy, no to każdy człowiek, który w miarę potrafi dokonać jakiejś analizy, wie, że za tą reklamę ktoś zarobi. I twórca, jeżeli pokazuje siebie w jakimś filmie, no to na pewno on też jakąś część z tego dostanie. To myślę, że jakoś pieniądze tutaj aż tak bardzo nie wchodzą w grę, ale no na pewno jest tam młody człowiek, który siedzi w domu i tam uczy się pilnie i stara się coś osiągnąć i ogląda kogoś, kto no... Nie reprezentuje jakichś najciekawszych rzeczy i robię jakieś dziwne takie teraz, te bardzo trendowe, takie challenge i tak dalej i zarabia na tym takie pieniądze, że może sobie kupić nowe mieszkanie w ciągu tygodnia, no to na pewno gdzieś pojawia się taka lekka złość. Pawle, powiedziałeś, że można nagrać z kimś film, zrobić tak zwanego crossa, żeby stać się bardziej popularnym youtuberem. I myślę, że to jest bardzo też dobry początek kariery youtubowej, żeby zrobić z kimś crossa. Tobie udało się nawiązać współpracę z Brutalem. Tak. Z Brutalem. I zastanawiam się, jak dochodzi do takich spotkań. Po prostu można napisać do takiego większego youtubera: hej, nazywam się Paweł Murawski. Paweł, pewnie mnie nie znasz, ale może byśmy coś nagrali. Nie do końca. Nieraz pisałem do swoich guru na zasadzie po prostu, żeby napisać im, jak bardzo ich cenię i starałem się być jakiś tam bardzo merytoryczny, żeby nie potraktowali tego jakiś psychofan, który tam całuje ich po stopach, ale no jakoś nie wychodzi takie pisanie. Z Brutalem było inaczej, dlatego że, znaczy tak, ja oglądałem jego kanał dość długi czas i jeżeli Kamil mnie słucha, to będę zawstydzony trochę, bo muszę się przyznać, że jego serię randomowo do snu przez jakieś pół roku oglądałem, po prostu codziennie przed snem sobie wrzucałem na słuchawki i tego oglądałem. No i kiedyś napisałem do niego na Facebooku i okazało się, że mi odpisał, pogadaliśmy sobie i to odłożyliśmy. Po miesiącu znowu do niego napisałem i zaczęliśmy rozmawiać już coraz bardziej. A potem odwiedziłem Wrocław i tam się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się we Wrocławiu. No i po takiej krótkiej rozmowie się okazało, że jesteśmy dość podobnymi ludźmi i mamy podobne poglądy. I to wynikło z tego, że po prostu No mamy podobny światopogląd i mówimy o podobnych rzeczach, no jakoś tak się skumaliśmy. Mm-hmm. Odwiedziłeś nie tylko Wrocław, mieszkałeś w Londynie, mieszkałeś w Göteborgu. Jestem ciekawa, czego nauczyłeś się, będąc za granicą, o tak zwanej globalnej wiosce internet. Jaka jest różnica między polską vlogosferą a anglojęzyczną? Potwierdź informację, mieszkałeś w Londynie? Tak. W Göteborgu? Tak. W Szczecinie? Teraz... Tak. O, w Warszawie? Szczecinie też. Też.
Dobrze. Dobrze, ale chciałam zapytać o to, czego nauczył się za granicą, o internecie i w ogóle o vlogosferze i na czym polega różnica między tą polską a międzynarodową od tego internetu anglojęzycznego. Przede wszystkim myślę, że... Językiem. No, tak, językiem. No, innym językiem się posługują w Anglii. I też myślę, że ludzie są bardziej otwarci. Zauważyłem, gdzieś tam w Polsce jeszcze, jak idę gdzieś przez ulicę, ja wielu klipów, które ja nagrywam, nie wrzucam. Dlatego, że często jest tak, że... przepraszam bardzo, proszę mnie nie kamerować. Taki standardowy tekst, który można usłyszeć. Gdzieś tam za granicą z tym się nie spotkałem. Wielu vlogerów ma taki komfort tego, że ludzie są oswojeni z tym. U nas to dopiero wchodzi. U nas ta popkultura dopiero weszła kilka lat temu i ona nie jest jeszcze taka popularna na zewnątrz, bo nadal ci vlogerzy najczęściej vlogują z domu. Więc dopiero zaczynamy wychodzić na ulicę z tymi kamerami i ludzie się przyzwyczajają. Także myślę, że największą różnicą jest to otwarcie ludzi. Po prostu nikt nie ma problemu z tym, że ktoś przechodzi obok nich z kamerą. A w poziomie i kulturze vlogosfery i w ogóle vlogów, twórców YouTube'owych? To jest zawsze kwestia tego, czego szukamy. Dlatego, że na polskim YouTubie możemy znaleźć świetny content i naprawdę, naprawdę wartościowy i taki fajny merytorycznie. No ale też oczywiście możemy znaleźć tam czarną stronę YouTube'a. I tak samo jest też za granicą. Myślę, że za granicą jest o tyle troszeczkę już lepiej, dlatego że tam konkurencja już jest niesamowita. Jest naprawdę, tam naprawdę są specjaliści, więc oni jakby sami sobą podwyższają poprzeczkę tym najnowszym, tym takim, którzy dopiero zaczynają. Tam się startuje z innego poziomu. Ja wyszedłem ze swoimi vlogami, takimi, w których po prostu sobie siedzę i gadam. I automatycznie gdzieś to już wskoczyło na jakiś wyższy poziom, dlatego że ja nie wymiotuję do miski, czy nie robię jakichś takich innych rzeczy, więc to automatycznie mnie uplasowało gdzieś odrobinę wyżej w notowaniach niektórych widzów. A w sumie nie powinno tak być. W sumie powinniśmy naprawdę dawać z siebie wszystko, żeby gdzieś tam być uznawanymi za w miarę tam jakichś ciekawszych. To powiedzmy, Pawle, czym właściwie Grówski się zajmuje w internecie? Tak jak powiedziałeś, zajmujesz się teraz vlogami, bo postawiłeś bardziej na taką umówioną stronę YouTube'a. Takie serie jak Wstawaj z Grówskim poniedziałkowo, wypowiadasz się po prostu na różne tematy. Tak, dokładnie. Co do tematyki, byłoby mi bardzo ciężko teraz powiedzieć, jaka dokładnie ta tematyka jest, dlatego że często jest to tak, że w niedzielę po południu mówię, kurde, poniedziałkowo jest jutro, nie wiem, o czym mówić i przeglądam sobie komentarze i czasami mi wpadnie jakiś tam fajny temat. No staram się generalnie mówić na temat różnych rzeczy, na temat kultury, na temat tego, jak ludzie zachowują się w pewnych sytuacjach, komentuję jakieś swoje, powiedzmy, stare wydarzenia z mojego życia, opowiadam o tym, co przydarzyło mi się w Londynie, to miałem kilka vlogów na temat Szwecji i Szwedów, bo to jest bardzo ciekawa kultura, także staram się w takie klimaty wchodzić. A nie myślałeś o tym, żeby się jakoś być może sprecyzować tematycznie, bo ta różnorodność jest naprawdę spora i od sztuki, kultury, tak. Podrywanie kobiet, typowe Q&A ostatnio. Tak, to był eksperyment taki. Recenzję filmu Porady na zdrady, więc rzeczywiście spektrum jest ogromne. Nie boisz się, że to jest trochę za dużo? To jest dużo, aczkolwiek gdybym potrzebował się sprecyzować, to musiałbym wtedy, znaczy inaczej, jakbym był w innych mediach niż YouTube, musiałbym się sprecyzować. YouTube jest to takie media, na których możesz robić naprawdę co chcesz, a ja na razie jeszcze nie jestem na tyle sam ukształtowany jako twórca, żeby móc się określić dokładnie, w którym kierunku chcę iść. Ja nadal szukam, ja nadal się uczę i chcę znaleźć gdzieś tam swoją drogę w tym wszystkim. Tak, myślę, że jeszcze tak spokojnie z rok i będę mógł wam odpowiedzieć na to pytanie. Paweł Murawski, Grówski w naszym studiu, za chwilę wracamy. Wracamy do rozmowy z Pawłem Murawskim, szerzej znanym jako Grówski. Pawle, na mieście mówi się, że jesteś ekspertem od kawy, że wiesz o niej wszystko. Ja tylko powiem, że jakiś czas temu, wtedy po trendy, byli u nas twórcy takiego kanału jak Czajnikowy. Mhm. Oni wiedzą o herbacie wszystko. Tak. Ty ponoć wiesz o kawie wszystko.
No może nie wszystko, ale wydaje mi się, że trochę już się nauczyłem. Gdzieś tam na pewno ten mój Londyn mi bardzo pomógł i ukształtował mnie, jeśli chodzi o wiedzę na temat kawy. To jest bardzo szeroka wiedza. To jest bardzo taka wiedza, która wręcz zahacza o botanikę i biologię i tego typu tematy. I to jest bardzo ciężka wiedza do zdobycia, dlatego że to jest nudne i trzeba się uczyć. Patrząc przez pryzmat komentarzy twoich widzów i twojej publiczności w sieci, to muszę przyznać, że temat jest mocno chwytliwy. Oni są wielce zainteresowani bardzo tematem kawy. Generalnie sporo komentarzy pojawiało się, że chcą serię na temat kawy. Moja mama cały czas, pamiętam, że zawsze mówiła, że wkurzała się, że ja wiem tyle na temat kawy, a jak już coś zrobię, to po prostu zrobię to na odwal się. I w końcu się tak zebrałem i nagrałem takiego porządnego vloga na temat kawy. Także coś na pewno się będzie pojawiało, no bo to jest jednak ważna część mojego życia, nie da się tego się tam wyodrębnić. Także na pewno coś będę z tym tworzył. Skoro wspomniałam o widzach i o publiczności, to warto także zapytać o twoją społeczność, która jest dosyć aktywna w sieci. Bardzo. Nie tylko na YouTubie, także na fanpage'u, w mediach społecznościowych. Tak. Dostajesz fanarty? Tak, dostaję fanarty. Myślę, że to wynika z tego właśnie, że ja jestem takim wielkim obrońcą sztuki. Sam się tak nazwałem. Zawsze mnie goniło do artyzmu, do aktorstwa, do sztuki, do muzyki, do wielu tych takich aspektów związanych właśnie ze sztuką. I ci ludzie to zauważyli, więc oni przyszli do mnie, bo ja jestem ten od nich, bo jestem ten ich, który tam z tą sztuką jest za pan brat. No i ostatnimi czasy rzeczywiście zaczyna się pojawiać więcej takich rysowanych fanartów. No nie wiem jeszcze, jak na nie reagować, ale są bardzo miłe, jak się pojawiają. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o muzie, bo jak trochę się pogrzebie w internecie, to można dotrzeć do kilku kanałów, gdzie widać, że Grówski kiedyś tworzył muzykę. Nie wiem, czy wciąż tworzysz, jak ci się podoba muza serwowana przez naszego DJ-a, DJ Trudat. Bardzo gustowna. Ja bym powiedział, że jest bardzo, bardzo gustowna. O poranku, prawda? Tonie, ale ty też byłeś w takim trochę house'owym klimacie. No byłem, bardzo dość długo nawet. Nadal, ja muzyki nigdy nie odłożę na bok. Nigdy. Dopóki będę miał wzrok, ręce i słuch, to muzykę będę robił. Ale nigdy chyba już jej nie będę komercjalizował. Jakoś to cały ten proces mnie przejadł. Nie miałem do tego ani nerwów, ani czasu, więc po prostu teraz skupiam się na tym, że jeżeli chcę coś tworzyć, to tworzę to i daję to ludziom za darmo. I w ten sposób. To tak zupełnie na zakończenie. Powiedz, którzy twórcy z polskiej vlogosfery cię inspirują, których podglądasz? Oglądam Brutala. Już nawet nie tylko ze względu na sympatię do niego i że się przyjaźnimy, tylko ze względu na to, że jest jednym z tych, którzy rzeczywiście mówią ciekawie i nie boją się powiedzieć tego, jak coś im się nie podoba. No, Krzysztof Gonciarz jest moim autorytetem i jest wzorem do naśladowania pod każdym względem. To o nim nawet się nie będę rozpowiadał, bo tutaj naprawdę on jest niesamowity w każdej postaci. Rock, Remigiusz Maciaszek, to jest facet, który gdzieś... Czyli taka polska, stara szkoła YouTube'a. Tak, dokładnie, bo powiem szczerze, że im YouTube starszy, tym twórcy młodsi. Teraz kiedyś twórca, który zaczynał, miał lat 17-18, teraz ma 12-13, więc no jakby ciężko mi jest skupić się na tym, jak 12-latek daje mi rady życiowe. Człowiek orkiestra, Paweł Murawski, Grówski był dzisiaj naszym gościem. Pięknie dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję również. Fajnie, że wpadłeś. Dziękuję bardzo. Czwórka. Brzmi dobrze.